Oglądajcie Poli Studio. Poli Studio. Hej, Kaześ to bywał? Kupiłem se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną rodzinną atmosferę, włącznie z domową polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Wielka promocja hipoteczna w Polskiej Credit Union. Każda nowa hipoteka bierze udział w losowaniu $1000 w gotówce. 7 nagród po $1000 do końca września. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Dwudziestego kwietnia w sali brata Antoniego w kościele świętego Maksymiana Kolbe w Mississaudze odbyło się kolejne doroczne zebranie kuratorów Funduszu Wieczystego Millennium Polski Chrześcijańskiej. Zapraszam na relację. W zebraniu prowadzonym przez prezesa funduszu Marka Malickiego udział wzięli kuratorzy z kilku miast, m.in. z Hamilton, St. Catharines, London, jak i oczywiście z Toronto i Mississaugi. Grono kapłanów, również kuratorów funduszu, reprezentowali gospodarz spotkania, proboszcz parafii świętego Maksymiana Kolbe, ojciec Janusz Błażejak, będący jednocześnie przewodniczącym konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę, jego zastępca w zarządzie konferencji, proboszcz parafii świętej Jadwigi w Oszawie, ksiądz Stanisław Rakiej oraz proboszczowie parafii w Toronto, świętego Stanisława Kostki, ojciec Wojciech Kurzydło i świętego Kazimierza, ojciec Jacek Nosowicz oraz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Edmonton, ojciec Roman Majek. Wyjaśnijmy, że z 27 kuratorów Funduszu Millennium, 9 powołanych jest przez Kościół, 9 przez Zarząd Główny Kongresu Polonii Kanadyjskiej, a 9 desygnują okręgi kongresu z całej Kanady. Wśród obecnych na zebraniu kuratorów byli przedstawiciele organizacji polonijnych, m.in. przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski, prezes Związku Kuratorstwa Polskiego w Kanadzie Iwona Malinowska i członek Rady Dyrektorów naszej Credit Union Henryk Gadomski, który zasiadał przy stole prezydialnym wspólnie z członkami zarządu funduszu, prezesem Markiem Malickim, przewodniczącą Okręgu Kanada Związku Harcerstwa Polskiego Haliną Sandik, komendantką chorągwi harcerek ZHP Barbarą Woźniak i skarbnikiem Zbigniewem Berezowskim. Gośćmi dorocznego spotkania byli polskiego pochodzenia mer Mississaugi Bonnie Crombie i poseł federalny Władysław Lizoń, prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, prezes Okręgu Mississauga KPK Anna Mazurkiewicz oraz studentka trzeciego roku psychologii na Uniwersytecie Brock w St. Catharines Monika Szok, która przybyła, by podziękować za otrzymane stypendium. W swych przemówieniach okolicznościowych goście honorowi gratulowali kuratorom Funduszu Millennium ich działalności na rzecz młodzieży polonijnej. Zabierając głos, Bonnie Crombie powiedziała: That on behalf of the city of Mississauga, the great city of Mississauga, and my members of council, I'm honored to be with you and to participate in all your activities and continue to hopefully practice my Polish. This is an important hub for the Polish community, so I love coming back to Maksymilian Kolbe. And I just really came today to congratulate the work we do at the Millennium Fund to continue to promote Catholicism, our religion that we share, and of course our culture, history of the Polish people. So I'm always delighted to be here with you and to present messages. This is really the hub of our community here in Mississauga.
Mer Mississaugi przekazała na ręce prezesa Marka Malickiego dyplom uznania za promocję polskiej kultury, historii i tradycji oraz naszej wiary. Reprezentujący na zebraniu rząd Kanady poseł Władysław Lizoń, znający dogłębnie działalność funduszu jeszcze z okresu piastowania funkcji prezesa zarządu głównego KPK, podziękował kuratorom za ich pracę społeczną oraz podkreślił znaczenie podejmowanych przez nich decyzji dla wielu dziedzin życia Polonii kanadyjskiej. The history. We know how important it is to teach people the proper history. A history that's not distorted. And we have examples every day that someone intentionally or unintentionally is trying to distort what happened, even in not that distant past. Therefore, we should be very, very diligent. And I would like to thank the Millennium Fund for supporting students, because this is something that's so important, that we support education, we support people in our community. Dziękuję Wam za wspaniałą pracę, bo czasami ja wiem, że jest trudno nawet to zwykłe dziękuję usłyszeć, ale ja wiem z własnego doświadczenia, że tacy wolontariusze jak Wy nie oczekują naprawdę niczego innego za swoją ciężką pracę, ale to słowo dziękuję należy się Wam wszystkim. Szeroką i istotną działalność Funduszu Millennium doceniła w swym wystąpieniu także prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska. Through Millennium, our youth get a chance to get an education and become future leaders, but they also get to have an appreciation of the fact that someone who came here long ago has tried to maintain this Polish culture here in Canada, and that they should do that also. And through the funds that we donate, or that you donate, to publishing books about our history is very important. Because, yes, our Polish history is important, but our history of us here in Canada, of us, of what we've done to maintain Canadian culture, and to maintain our culture in Canada, and to add it to that Canadian mosaic, is the thing that is helped tremendously by the books that are published, that you support when they are published. W imieniu Związku Harcerstwa Polskiego, otrzymującego każdego roku dotacje z Funduszu Pułkownika Pilota Bolesława Orlińskiego, podziękowania złożyła przewodnicząca Okręgu Kanada ZHP Halina Sandik, mówiąc m.in. Dziękujemy za poparcie finansowe na kształcenie naszych przyszłych liderów. Prowadzimy kursy dla drużynowych zuchów, dla drużynowych harcerek i harcerzy i też kształcimy instruktorów i instruktorek. Przez ostatnie 2 lata Komenda Chorągwi Harcerek w Kanadzie prowadziła wielki projekt odrodzenia harcerstwa na zachodzie Kanady. Obecnie w Calgary, w Edmonton prowadzimy zbiórki dla skrzatów, dla zuchów, dla harcerek, dla harcerzy i dla wędrowniczek. Komenda Chorągwi Harcerzy ma podobny projekt na ten rok, też na zachodzie Kanady. Bardzo się cieszymy, że ilość uczestników na zachodzie co roku wzrasta. I jesteśmy niezmiernie wdzięczni Funduszowi Millennium za to poparcie. Głos zabrała także prezes Okręgu Mississauga Kongresu Anna Mazurkiewicz, która poinformowała zebranych o nowej inicjatywie kierowanej przez nią organizacji o Dniu Polskim w Mississaudze. This year we are for the first time organizing a Polish Day Festival here in Mississauga. It'll be on the grounds here. It's a place to start, and I've already contacted the city of Mississauga to move the festival to Celebration Square next year. So, this year is a pilot, and I have to tell you that our young people are not going to come to Congress meetings and sit and listen to updates. They like to get things done. They like to lubią działać, chcą, żeby coś się działo i coś się dzieje, and I've already gotten several of them on our organizing committee, and they are doing a fantastic job. This is our first year. It's difficult to put on an event of this scope,
this magnitude with the little bit of money that we have. So please get the word out. Szczegóły na temat tej pierwszej na taką skalę imprezy polonijnej w Mississadze, która odbyć się ma 5 września, znajdą Państwo na podanej stronie internetowej. Po przedstawieniu przez Marka Malickiego zasad dotyczących przyznawania dotacji i stypendiów, podziękowanie za otrzymane od Funduszu Millennium wsparcie finansowe złożyła Monika Szok. I am the oldest of 3 siblings, which 2 of us are currently studying at Brock University. My father had passed away 3 years ago, so my mother is the sole breadwinner of our family, who not only so gracefully takes care of us 3 children, but also our ailing grandmother. So during the summer, you know, it's easy to pick up jobs here and there, but during the school year, I like to focus on my school and my education to be able to complete my degree soon, hopefully. Any help that I can get means so very much to me. Ja pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie dla Fundacji Millennium i dla pani Katarzyny Granwilewskiej za przyznanie mi stypendium. Byłam mile zaskoczona, kiedy się dowiedziałam, że zostałam wybrana przez kuratorium. Był to dla mnie zaszczyt i jestem wdzięczna za hojną pomoc. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie, które świadczy o tym, że polskie organizacje troszczą się o rozwój, przyszłość, ale jednocześnie świadczą o zaufaniu i przychylności organizacji w stosunku do młodszego polskiego pokolenia tu w Kanadzie. Na zakończenie zebrania przedstawiciele polonijnych mediów mogli wykonać pamiątkowe zdjęcia członków zarządu Funduszu Millennium oraz gości honorowych uroczystości. Przypomnijmy, że Fundusz Wieczysty Millennium Polski Chrześcijańskiej przyznaje dotacje 2 razy w roku. Apelujemy do Państwa o wsparcie działalności funduszu, a studentów i organizacje polonijne zachęcamy do korzystania z jego dobrodziejstwa. Wszelkie informacje znajdą Państwo na podanej stronie internetowej.